Nadchodzi siła kobiet. Get now to the dance floor. Go on and feel the groove. I want to see you dance, babe. I want to see you move. Cause it's party time, 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 time. Pozdrawiamy Państwa z najpiękniejszego miejsca w Polsce, z bulwaru Dunikowskiego. Jesteśmy we Wrocławiu, jest piękna pogoda, dużo ludzi. Witamy Was, dzień dobry we Wrocławiu. Poznałyśmy się już jakieś 12 lat temu w Teatrze Muzycznym Kapitol, gdzie rozpoczynałyśmy nasze drogi zawodowe pod skrzydłami Wojtka Kościelniaka. I tak przyjaźń muzyczno-prywatna przerodziła się w jakiś taki pomysł na własną formację. Asia prywatnie jest wspaniałą osobą, jest moją przyjaciółką od wielu lat, zawsze można na nią liczyć i strasznie się z tego cieszę, także oprócz zawodowych... Bo wzięłaś coś, masz? Wspomniałam. To nie ten Asia program. Jest bardzo poukładaną w ogóle osobą. Zawsze, ja wystawiam faktury w tej firmie, zawsze rachunki i pilnuję terminów prób. Jak z Martą o czymś zapomnimy, to Asia zawsze o tym pamięta. Ale dlatego, że jako jedyna jestem na razie mamą. Marta produkuje spektakle, koncerty. Ja pracuję w branży edukacyjnej, a Monika muzycznej. Ja wszystko muzycznie. Bardzo szybko nam zażarło, jeśli mogę tak powiedzieć. Mi zażarło z tobą, mam to wiedzę, no. Bo Marcie chodzi o to, że jak przychodzimy na próby, często się spotykamy u nas, to dużo jemy. I właściwie od tego... Tak, na pewno Marcie o to chodziło. Grills on fire. Tak, tak będziemy jadły, bo mamy dużo prób. Przechodzimy najpierw się dobrze najemy, potem dużo się nagadamy i potem mamy pół godziny na pośpiewanie. Szparuj, graby, kryj pazury, trzymaj fason swój jak szpik. Drogi nasz, tajo, śpiewaj! Lwów nasz, lwów! A reszta pik! Przyszedł taki moment w naszym życiu, że postanowiłyśmy mocno puścić do siebie oko i poszłyśmy zabawić się do programu typu Talent Show. I praktycznie był to program X-Factor. I tak się zabawiłyśmy, że doszłyśmy do ścisłych finałów i okazało się to bardzo cennym doświadczeniem. Jak się wpisuje na YouTubie Girls on Fire, to wyskakuje Alicia Keys, Girl on Fire. I to jest po prostu okropnie niewygodna sytuacja, bo mamy mnóstwo teledysków, różnych rzeczy, które przez te lata nagrałyśmy i to gdzieś tam sobie poginęło, dlatego od jakiegoś czasu wrzucamy już filmy tylko przez Facebooka. Naszym marzeniem jest to, że kiedyś ktoś będzie wpisywał Girls on Fire na YouTubie, to będziemy my, a Alicia Keys daleko, daleko za nami. Jaka bym była, gdybym była. Taka jak chcesz. Jaka bym była, gdybym była. Taka jak chcesz.